Cześć moi drodzy, witam was wszystkich bardzo serdecznie w takim troszkę innym odcinku niż zazwyczaj. Nie będziemy się tutaj skupiać na Pokemonach, nie będziemy skupiać się na openingach, nie będziemy skupiać się na innych tego typu rzeczach. Dzisiaj spojrzymy lekko na te statystyki mojego kanału tutaj na YouTubie. A dlaczego? Dlatego, że już ponad rok temu, dokładnie chyba 15 kwietnia 2022 roku rozpocząłem moją działalność na platformie YouTube, wrzucając filmiki, czy to jak widzicie tutaj święta wielkanocne i życzenia. Nie wiem, czy to się tutaj załaduje, ale się załadowało. Składaliśmy tutaj życzenia dla użytkowników naszego Discorda. Tak jak widzicie, ponad rok temu to jest wrzucone. Również opening Blastoise VMAX Boxa jest również rok temu. Także troszkę trzeba spojrzeć na te statystyki, co tu się wydarzyło przez ten rok. No i przede wszystkim wam podziękować, bo to dzięki wam nabiłem tak naprawdę łączną liczbę subskrypcji wynoszącą ponad 100. Nie wiem, czy będzie tutaj widać, ale tutaj jest kurczę liczba subskrybentów aż 109 nawet. Może uda mi się to jakoś wam tutaj przesunąć i pokazać. Czekajcie momencik, proszę bardzo, 109 subskrypcji, także dziękuję wam za to wsparcie. Nie sądziłem tak naprawdę, że tworząc te konto w rok nawet uda mi się nabić te 100 subskrypcji, także dziękuję wam bardzo. Dużo oczywiście jeśli chodzi o te subskrypcje, to jest z shortsów, które oczywiście trochę różnią się zasięgami tutaj od tych normalnych filmów. No ale oczywiście tym zajmiemy się zaraz, pokażę wam co przez ten rok udało mi się nabić. No i oczywiście jeszcze tutaj słowem wstępu powiem, że jest to właśnie ten film, który nagrywam obecnie, będzie 50. filmem na moim kanale, bo obecnie jest 49, licząc normalne filmy oraz shortsy. Także moi drodzy, przechodzimy teraz do szybkich takich ogólnych statystyk i troszkę bardziej zaawansowanych. Także moi drodzy, przechodzimy powoli do tych statystyk. Na początku takie ogólne, jeśli chodzi o wyświetlenia, no to mam ich ponad 35 tysięcy, moi drodzy, na całym moim kanale. Wliczając to oczywiście normalne filmy i wliczając to shortsy. Także no tutaj widać, że ta liczba jest dosyć fajna. No nie spodziewałem się, że tak duże liczby uda mi się tutaj wykręcić. Oczywiście na shortsach jest tego więcej, co prawdopodobnie zaraz wam pokażę. Jak widzicie, dołączyłem w ogóle na YouTube'a 27 października 2019 roku. No ale to są oczywiście takie informacje ogólne. Nie jest to oczywiście data, kiedy pierwszy film opublikowałem, a ten opublikowałem, tak jak mówiłem, 15 kwietnia, także ponad rok temu. Niestety nie udało mi się nagrać takiego odcinka dla was jakby na tą idealną datę, czyli na 15 kwietnia. No bo niestety miałem studia, inne rzeczy na głowie. Streamowałem też na Twitchu, na którego was serdecznie zapraszam, ale to już oczywiście inna sprawa. Teraz przechodzimy oczywiście, moi drodzy, do takich statystyk ogólnych. Mój kanał uzyskał 3627 wyświetleń w ciągu ostatniego w sumie miesiąca, więc to jest oczywiście miesiąc. Subskrybenci, tak jak można tu zobaczyć, 109, także tak to się prezentuje. To oczywiście są statystyki takie miesięczne, tak? Można sobie tutaj sprawdzać, można zobaczyć, za co dane wyświetlenia były. Widać, że tutaj no shortsy jednak królują trochę, bo tutaj oczywiście mamy jeszcze statystyki, jeśli chodzi o średni czas oglądania i tak dalej, statystyki oczywiście ostatniego opublikowanego przeze mnie filmu czy tam shortsu, ale możemy sobie przejść oczywiście tutaj w treści i już tutaj mamy troszkę bardziej te statystyki rozpisane, jeśli chodzi o jakiś właśnie ostatni miesiąc oraz współczynnik tego, jak miniatury przekładają się na czas oglądania. Wiadomo, że to też jest ważny aspekt, ale nie jest to oczywiście najważniejsze. Tutaj mamy też jakieś takie statystyki z ostatnich dni, ale możemy sobie, widzicie, od początku sobie wziąć chociażby te statystyki, tak? Jeśli chodzi o unikalnych widzów, no to tutaj tego akurat nie ma, z tego co widzę, ale no oczywiście liczba subskrybentów się tutaj pojawia. Tutaj są oczywiście jeszcze kanały wskazane, które są oglądane przez moich widzów. Patrzę co tutaj jeszcze. Czas oglądania, jeśli chodzi o mój kanał, to widzowie bez subskrypcji 90%, subskrybenci 10% tam około. Także jeśli mnie ktoś jeszcze oczywiście nie subskrybuje serdecznie, to zapraszam.
Jeśli chodzi o główne regiony, no to mamy Polskę, Niemcy, Czechy, Wielka Brytania, a nawet jakiś tutaj odsetek jest ze Stanów Zjednoczonych. Jeśli tutaj chodzi o statystyki, no to głównie mężczyźni tutaj mnie oglądają, bo w 87%, ale również trochę kobiet jest. Jeśli chodzi o wiek odbiorców, no to taki bym powiedział z mojego przedziału głównie, no ale są i starsi, są i oczywiście też młodsi. Tutaj jeśli chodzi o języki napisów, no to tam nie za bardzo cokolwiek można więcej powiedzieć. Jeszcze się cofnę na chwilę może tutaj, bo od początku możemy sobie właśnie zobaczyć i ile filmy moje zyskały wyświetleń i jakie to były filmy i tak dalej. Jeśli chodzi o shortsy, no to zobaczcie, że tutaj one głównie generowały mi wyświetlenia, bo aż 35 tysięcy i 97% łącznych wyświetleń na moim kanale to właśnie filmy typu shorts, czyli takie do minuty. No i te oczywiście z Pokemonów, z unboxingów i tak dalej, to jest 1,2 tysiąca. Jeśli chodzi o opublikowane treści, no to tutaj shortsów 25, filmy 23, tak to się prezentuje. A w sumie nie wychodzi tutaj z tego 50, ale może coś tutaj jeszcze jest. 48 niby. Nie wiem jak te statystyki dokładnie działają, ale nie będziemy się jakoś na tym mocno skupiać, no nie wiem jak to tam liczy. Jeśli chodzi o subskrybentów, z YouTube Shortsów 77, z filmów 22 i pozostałe to są 4, jakieś tam pewnie losowe osoby. Jeśli chodzi o to, jak znajdują mnie moi widzowie, no to głównie jest to karta oczywiście Shorts, wyszukiwarka YouTube, tutaj jeszcze kilka procent właśnie strony kanału, funkcje przeglądania, zewnętrzne, co jest pewnie z Twitcha, no i inne. Także tak to się prezentuje. Typowa liczba wyświetleń to jest od 360 do nawet 3000. Oczywiście dla filmów pewnie shortsów, tak? Tutaj mamy jeszcze jakieś statystyki, no i najpopularniejsze jakieś remiksy. To tak to wygląda pod względem oczywiście statystyk. Tu jeszcze od początku kanału się na chwilę cofnę, bo zobaczymy sobie, który filmik nawet z tych YouTube Shortsów miał najlepsze wyświetlenia. Także zobaczmy sobie, ogólnie wyświetleń 36,6 tysiąca, pewnie to jest już zaktualizowane, bo na głównej stronie możliwe, że nie jest to zaktualizowane, bo oczywiście niedawno wrzuciłem kolejnego Shortsa, no i on mógł przyciągnąć po prostu jeszcze więcej tych widzów. I tyle. Czas oglądania w godzinach, 151 godzin oglądaliście łącznie mój kanał na YouTubie, za co wam serdecznie dziękuję. Jest to naprawdę dosyć spora liczba godzin, biorąc pod uwagę jakby to rozłożyć na doby. No i subskrybenci 109, tak jak mówiłem. Lecimy oczywiście po więcej. Najlepsze treści w tym okresie, czyli od początku mojego kanału. Shorts tutaj tematyczny z Fortnite'a, 9000 wyświetleń, kolejny shorts taki tematyczny z Fortnite'a stworzony, 5000, klip oczywiście z mojego streama 3000, kolejne tutaj jakieś klipy z Fortnite'a, takie co potworzyłem używając mojej kreatywności, 2000, jeśli chodzi o Mundial tutaj jeszcze to również około 2000 jest tutaj. No i głównie tutaj shortsy, moi drodzy, królują. Tutaj akurat nie ma nic powiedzenia. No i tak to się prezentuje, moi drodzy. Jestem bardzo zadowolony, że tak naprawdę wspieracie mnie i oglądacie to. Dziękuję wam oczywiście za to bardzo serdecznie. Także to jest taki odcinek szybki, trochę inny, żeby zrobić wgląd oczywiście na to, co udało mi się osiągnąć przez ten rok. Dziękuję wam bardzo serdecznie za oglądanie, nie będę tutaj już oczywiście przedłużał tego odcinka. No oczywiście zapraszam do oglądania, jeśli chodzi o wszystkie tutaj materiały, będę oczywiście dalej tworzył, dalej będą Pokemony, dalej będziemy coś tam otwierać na pewno, dalej będą shortsy, także mam nadzieję, że polubicie. No i lecimy po więcej, mam nadzieję, że wkrótce będę nagrywał kolejny jakiś odcinek, który gdzieś tam podsumowuje te moje osiągnięcia. No i dziękuję za wsparcie, zapraszam na platformę Twitch, gdzie głównie zajmuję się streamingiem właśnie i tam możecie mnie zobaczyć praktycznie codziennie i wejść ze mną w jeszcze lepszą interakcję. A tymczasem trzymajcie się, moi drodzy, i dziękuję za ten rok. Do zobaczenia!